używanie wianków bądź ozdób typu opaski lub inne przepaski na włosy nie muszą być zawsze na włosach kręconych. I nie muszą być też na takich plastikowych kwiatach, z jakich wcześniej korzystałyśmy. Teraz mamy taką metalową opaskę. No to jest taka wariacja na temat wianka. Tak, bardzo prosta fryzura. Wystarczy unieść sobie lekko włosy na czubku głowy. Musimy natapirować ją na sadę i sprayem utrwalić. Następnie delikatnie szczesać. Myślę, że u każdego można to łatwo przetestować. Byleby włosy były półdługie lub długie. Za krótkie nie mogą być. I w naszym przypadku zrobimy sobie taki koczek na dole, na samym dole na karku wręcz. Tutaj możemy zrobić różne opcje. Możemy zrobić delikatny koczek w stylu hiszpańskim albo zapleść warkocz i okręcić dookoła. Naprawdę tutaj każda z nas może dodać coś od siebie. To jest takie krótkie. Następnie wezmę nasz wianuszek, opaskę, która trochę jest taka w stylu greckim, bym powiedziała. Ale na różne okazje na pewno się sprawdzi. I na koniec można zrobić przydziałek na środku albo z boku, to wszystko zależy od tego, jak lepiej się czujemy. Na koniec proponowałabym lekko, delikatnie grzywką zawinąć wokół naszej opaski. To na pewno też spowoduje, że lepiej ona się będzie trzymała we włosach. O, i na koniec wystarczy delikatnie utrwalić jakimś sprayem elastycznie utrwalającym bądź mocniejszym. To jest taka wersja wianka, który możemy nosić nawet na co dzień. O tak, tak, bo te wianki występują w różnych kolorach też, bardziej na co dzień, bardziej okazjonalne, bardziej świecące. Wiadomo, że wtedy na co dzień takich nie użyjemy, ale jak najbardziej tego typu fryzura na co dzień również nam się nada. Na weekend również.